No i tutaj na przykład mocna wiara w mocne overy goli. Jeżeli kupon nie wejdzie, to grupowicz, gracz, dostaje zwrot kasy. Jest to promocja powitalna dla każdego z Was, o której powiem zaraz nieco więcej. Witam serdecznie na kanale, obstawiamy, bardzo miło, że wpadliście. Zachęcam od razu do zostawienia łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie, które automatycznie pomaga rozwijać cały kanał. Słuchajcie, oczywiście do kuponów na dzisiaj sobie zaraz przejdziemy, jest tego mnóstwo, ale ja powiem standardowo o promocji, zaproszę do grupy, odpalimy konkurs i wtedy na spokojnie przejdziemy do kuponów. Jeżeli nie chcecie się tego słuchać, śmiało przewijaj, nie ma najmniejszego problemu. Zaczynamy od promocji na zwrot kasy za przegrany kupon w BetClicku, bo takowa jest dostępna. O co w niej chodzi? Jeżeli nie masz konta w BetClicku, jest to legalnie działający w Polsce bookmacher, to możesz sobie to konto założyć z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Założenie konta trwa minutę i po założeniu konta możesz zagrać obojętnie jaki kupon, na przykład coś takiego, ale to oczywiście może być twój pomysł, totalnie obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, obojętnie jaka stawka, nikt ci z góry nie narzuca. Jeżeli wejdzie, kasa jest twoja, jeżeli nie wejdzie, BetClick zwraca kasę minus podatek we freebecie, jednokrotny obrót 2,14 na całym kuponie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pierwszy komentarz pod tym filmem, możesz sobie skorzystać, serdecznie zapraszam. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam też do naszej grupy na Facebooku, ponad 100 tysięcy ludzi, zapraszam na Instagrama, Discorda, wszystkie linki do tych miejsc macie w opisie pod filmem standardowo i lecimy z konkursem, jak zawsze kasa w BetClicku do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał, obstawiamy, łapę w górę kliknąć pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Realem Madryt a Realem Sociedad, dopisujecie swój nick gracza z BetClicka, typujecie do 21, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. Teraz przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClickiem, czyli oczywiście do kuponów. Dzisiaj kupony od osób, które już typowały, jest też kupon od Adama za piątkę, więc klasycznie tutaj tydzień po tygodniu walczy dalej, ale zaczniemy od kuponu Emila. Emil podał 21 kuponów u nas na YouTubku, 14 trafił, 11 800 zł czystego profitu, to jest bardzo ładny profit, ostatni wygrany na ekranie i teraz jest, słuchajcie, ładowany dubel na rzuty rożne, tak jak zresztą widzicie, mamy rzuty rożne w meczu Villarrealu i tutaj jeżeli chodzi o rzuty rożne Villarreal z Almerią, zerkniemy sobie statystycznie, jak to wygląda w ostatnich meczach tych dwóch ekip. No wygląda dosyć dobrze, mecze Villarrealu 10-8, 11-13, elegancko kryte linie, 11-10, 9-11, jeżeli chodzi o Almerię. Naprawdę do tej pory bardzo ładnie bite kornery i mam nadzieję, że to jest jeden z takich fajnie znalezionych pików na dzisiaj pod rzuty rożne, pod overka. Do tego mamy rzuty rożne we Fiorentinie. Tutaj cyferkowo wygląda Fiorentina za Atalantą. Dużo gorzej, bo słuchajcie, 3 mecze do tej pory Fiorentiny, 2, 6, 7 rogali, 3 razy poniżej linii. Nadrabia Atalanta, bo 10, 10 i 14. No ale pytanie, czy nie dałoby się znaleźć jakiegoś takiego meczu podobnego do tego Villarrealu z Almerią, że faktycznie te cyferki wyglądają ciut lepiej. W każdym razie coś takiego proponuję nam Emil. No ja trzymam kciuki za kolejny profit, bo 11 800 to wygląda dobrze, umówmy się. Lecimy dalej do kuponu od Grzegorza. 18 podanych, 10 trafionych, 3700 zł czystego profitu, też ostatni wygrany na ekranie i mamy trebla. Mamy zakład na Bot Team to Skora w meczu Twente i Ajaxu. Bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie w piątej kolejce holenderskiej Eredivisie. Twente 3 mecze do tej pory, 3 zwycięstwa. Ajax również 3 mecze, 2 remisy, 1 zwycięstwo. Na chwilę obecną zdecydowanie lepiej wygląda po prostu Twente. 9-2 w golach. No i tutaj faktycznie mogą z tym Ajaxem powalczyć, będąc w takiej dyspozycji. A jeżeli chodzi o kupon Grzegorza, na potrzebny jest BTTS, czyli zakład na to, że obie drużyny strzelą minimum po jednym golu. Do tego minimum jedno trafienie Warty Poznań, która gra oczywiście dzisiaj na własnym terenie, można powiedzieć, się z gospodarzem, z Lechem Poznań. No jestem ciekawy, jak po tej przerwie reprezentacyjnej w ogóle tutaj wszystkie ekipy będą grały, no bo przed przerwą Lechu to tak średnio, wiadomo, że to było łączone z pucharami jeszcze, ale w 5 meczach 2 zwycięstwa, 2 remisy, 1 porażka. Warta punktowo ciut lepiej, bo punkcik więcej, ale 7 meczów rozegranych już tutaj mają, 2, 3, 2. No i tutaj po prostu mamy propozycję na to, że Warta strzeli gola, co istotne, w 7 meczach Warta strzeliła 10 goli, więc faktycznie wygląda to ofensywnie całkiem dobrze. Do tego mamy, słuchajcie, chęt z remisem i over 1,5 gola, czyli ligę belgijską. Chęt jest faworytem. Nie jest tajemnicą, że tutaj no, są liderem, mają tyle samo punktów co Anderlecht, ale faktycznie jak sobie zestawimy akurat te dwie ekipy na przestrzeni tych kilku rozegranych kolejek, bo to jest dopiero początek, no to Chęt 13 oczek, gospodarze dzisiejszego meczu 5, jakby...
mecz faworyta z ekipą, która jest po prostu piłkarsko zdecydowanie słabsza. Jeszcze Grzegorz dorzuca sobie tutaj podpórę, tak jak widzicie, czyli tak troszkę się zabezpiecza z tym typem i overek 1,5 gola. Dalej mamy kupon od Macieja. Od Macieja, który cały czas walczy. Już był blisko tych 20 tysięcy, ale znowu dwie wtopy z rzędu niestety oddalają od tego fantastycznego celu. 49 podanych kuponów, 27 trafionych, 13 677 profitu. Mamy rozbitego dubla, tak jak to Maciej przyzwyczaił, za 1000 zł i 1050 zł. Zwycięstwo AZ Alkmaar. Typ, który bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba ten bet ze Spartą Rotterdam. AZ na chwilę obecną, no najlepiej prezentuje się w lidze holenderskiej. Są liderem po 3 kolejkach. 3 mecze, 3 zwycięstwa, 10 strzelonych goli, 2 stracone. Grają ze Spartą, która 4 kolejki już rozegrała. 2 remisy, 2 zwycięstwa. No ale tutaj ja podpisuję się pod tym, co Maciej twierdzi, że po prostu na chwilę obecną AZ jest ekipą mocniejszą, grając u siebie. Jego zdaniem grzechem jest nie skorzystać z kursu tam w okolicach 1,55. Dorzuca nam to, co dorzuca bardzo często, czyli overek 2,5 goli w Islandii, mianowicie Fylkir z Westmanem. I tutaj, jeżeli sobie zerkniemy, to jest oczywiście grupa spadkowa. Statystycznie, słuchajcie, statystycznie we wszystkich meczach rozegranych do tej pory w tym sezonie Fylkiru średnio 3,36 gola na mecz. Jeżeli chodzi o Westman, 3,0. Więc okej, cyferkowo to się zgadza. Islandia też przyzwyczaiła do tego, że jest dosyć overową ligą, więc tutaj no, trzymam kciuki. Zawsze trzymam kciuki za wszystkie kupony, ale tutaj może kiedyś faktycznie uda się te 20 koła czystego profitu osiągnąć. Oby to był pierwszy kroczek w tych zielonych kuponach. Lecimy dalej do kuponu od Przemka. 9 podanych, 5 trafionych, 2270 zł czystego profitu. Ostatnie wygrane jak zawsze na ekranie. Over 3,5 goli w meczu Rosenborga z Bodo Glimt, czyli oczywiście Liga Norweska. I tutaj no wysoki over jest proponowany, nie? No bo over 3,5, no ale teraz tak, mamy ekipę Bodo, która przyzwyczaiła do tego, że faktycznie w ofensywie są wybitni. W 20 meczach 52 strzelone gole, ale też ostatnio ta defensywa lekko szwankuje, bo 26 straconych bramek w 20 meczach. Generalnie średnio w meczach Bodo 2,8 gola na spotkanie, w meczach Rosenborgu 2,8, w meczach Bodo aż średnio 3,9 gola na mecz, więc Przemek tutaj łapie wysokiego overa, dorzuca minimum 2 trafienia Fenerbahce, które gra dzisiaj z Antalyaspor'em na własnym terenie w 5 kolejce, a tak naprawdę to jest dopiero dla nich 4 mecz, bo oczywiście była jedna przekładka ze względu na puchary. 3 mecze rozegrane, 3 zwycięstwa, 5-1 w golach i są po prostu na chwilę obecną liderem tureckiej Superligi, jeżeli chodzi o Antalyaspor. Jedna porażka, 3 remisy. No to już też wszystko mówi na chwilę obecną. Oczywiście były repki, może się pozmieniać, ale przed repkami dyspozycja zdecydowanie lepsza po stronie Fenerbahce. Zresztą mają tam w tym sezonie naprawdę fajną pakę. Zdaniem Przemka strzelają minimum 2 gole. 3 kupony jeszcze. Wiktor proponuje nam, słuchajcie, dubla. Wiktor 26 kuponów podanych, 13 trafionych, 9852 czystego profitu. Też wygląda to mocno. Nie kombinuje za bardzo Wiktor dzisiaj. Gra pod faworytów. Zwycięstwo Arsenalu na wyjeździe z Evertonem. No Arsenal, mocna ekipa, mocna paczka. Przytrafił się jeden remisik z Fulham na własnym terenie, ale poza tym 3 zwycięstwa. No a Everton 3 porażki i 1 remis. Trzecie miejsce od końca na chwilę obecną po 4 rozegranych meczach, czyli tutaj jest ładowane pod faworyta, jakim zdecydowanie jest dzisiaj Arsenal, i minimum 2 trafienia Marsylii, proszę Ciebie. Marsylii, która gra na własnym terenie z Toulouse'ą. Marsylii, która na razie przeplata zwycięstwa z remisami, bo 2 mecze wygrane w tej kampanii, 2 zremisowane, no ale po 4 kolejkach 3 punkty więcej od Toulouse'y, bo Toulouse'a na razie tylko raz wygrała na inaugurację, do tego 2 remisy i też 1 porażka. 7 goli Marsylia strzeliła w 4 dotychczasowych spotkaniach. Zdaniem Wiktora dzisiaj dorzucą kolejne 2, więc taki dubel, można powiedzieć, pod topowe ligi, ale też faktycznie mocno pod faworytów, no bo to chyba wszyscy się z tym zgodzimy. No teraz gruba bomba. Lecimy z kuponem od Adama. Adam podał 3 kupony. Wszystkie te kupony były grane za 5000 zł. No, wygrane widzicie teraz na ekranie. Jeden nie siadł, ten poprzednio. Poza tym 2 zielone, 10 739 zł czystego profitu i znowu jest grany treble. Mamy rzuty rożne w meczu Sewilli i Las Palmas. Statystycznie sobie zerknijmy. W meczach Sewilli 12-8-9 kornerów do tej pory w rozgrywkach ligowych. W meczach Las Palmas 8-12-10. Zgadza się cyferkowo, nie? Wygląda dobrze. To trzeba powiedzieć, że raczej wygląda to dobrze. No i do tego 2 ciekawe overki 1,5. Espanyol z Eldense. Tutaj jak sobie zerkniemy na tabelę, to faktycznie od razu widzimy, że Espanyol radzi sobie bardzo ładnie w tej drugiej La Lidze. Statystycznie średnio w ich meczach, w 5 rozegranych meczach, średnio 3 gole. Jeżeli chodzi o Eldense, średnio 2,8 gola. Cyferkowo się zgadza. No i mamy mecz, który
On jest na pewno ciekawy. Flamengo, São Paulo, finał Copa do Brazil. Mamy overa 1,5 gola w regulaminowym czasie gry. Po prostu bez kombinacji. Bez kombinacji, bez wymyślania. Podejrzewam, że trochę czutka, że to jednak będzie spotkanie overowe. To jest finał. Wiadomo, że finały często mają to do siebie, że ekipki się badają i wcale tych goli tak dużo może nie być. No ale co tu więcej gadać. Adam na razie 2 razy trafiał, raz nie trafił, czyli jakby jest wysoko nad tą kreseczką. No, jakby profit mocny siedzi. Nie sądzimy na razie. Zobaczymy, co tu się wyrodzi, urodzi. W każdym razie propozycja od Adama. Minimum 2 gole w regulaminowym czasie gry w spotkaniu Flamengo, São Paulo i za 5000 ładowany treble. Mocno trzymam kciuki, żeby znowu tutaj okazało się to dobre, zielone, trafione. Ostatni kupon na dzisiaj jest od Pawła, 12 podanych, 6 trafionych, 4284 zł czystego profitu. Oczywiście jak zawsze widzicie ostatni wygrany na ekranie i mamy propozycję na zwycięstwo Lyonu. To jest ciekawy, troszkę przewrotny bet, bo Lyon na chwilę obecną zamyka stawkę ligową. Kto by pomyślał? Zmienili teraz trenera, znaczy wyrzucili na razie w momencie nagrywania filmu. 3 porażki, 1 remis do tej pory, więc nic dziwnego, że taka marka jak Lyon, zamykająca na chwilę obecną tabelę, stara się szybko reagować, coś tutaj zmienić w kadrze trenerskiej, a Paweł proponuje przełamanie. Zwycięstwa w tym sezonie jeszcze nie było. Grają z Le Havre, które też on nie jest najmocniejszą ekipą, faktycznie, na własnym terenie, jeżeli szukasz ekipy na przełamanie, to może być dobra ekipa na przełamanie, więc jest propozycja na zwycięstwo i są rożne, w tym jednym z ciekawszych również meczów na dzisiaj Real Madrid, Real Sociedad. Jeżeli rożne, rzucamy okiem, jak to ostatnio wyglądało, mecze Realu Madryt, 12, 8, 9, 12 kornerów, ładnie bite rożne w tym sezonie na razie, jeżeli chodzi o Sociedad, 7, 12, 16, 5, nieco gorzej, ale też potrafią mocno dokręcić, więc to jest ostatnia propozycja kuponu na dzisiaj. Ja przypominam, że to wszystko może być przegrane, pamiętajcie, absolutnie żadnych gwarancji tutaj nigdy nie było, nie ma i nie będzie, to proszę o tym pamiętać, wszystko może się zesrać, chociaż mam nadzieję, że jak najwięcej z tych kuponów wejdzie. Na dzisiaj mamy wszystko, dzięki, że oglądaliście do samego końca, dziękuję za zostawione łapy w górę, za subskrypcję, jeżeli tematyka Cię interesuje. Oczywiście dzisiaj o 11:00 transmisja na żywo tutaj na kanale Obstawiamy, już teraz Cię zapraszam. Bierzcie sobie udział w konkursie tutaj na filmie, zapraszam do naszych wszystkich grup, linki w opisie pod tym filmem. Trzymajcie się, pozdro, do zobaczenia, na razie.